Witam Cię, Tomek. Bardzo się cieszę, że zdecydowałeś się wystąpić i zastanawiam się, jak właściwie do tego doszło. Obejrzałem kilka Twoich filmów i wystarczyło to, żeby podjąć decyzję i żeby zgłosić się i zadzwonić do Ciebie. Jak zaczyna się Twoja historia? Urodziłem się w rodzinie, w której był od zawsze, odkąd pamiętam, odkąd się rysuje moje dzieciństwo, zawsze był alkohol i przemoc wobec też mojej osoby, bo miałem ojca takiego, a nie innego. Mój ojciec jest alkoholikiem do tej pory czynnym, ale on tego nie widzi. Gdzie została mi też duża wyrządzona przez niego krzywda. W życiu byłem maltretowany psychicznie i fizycznie i to tak wyryło to moją przyszłość, że byłem tym, kim byłem. Mój ojciec był taką osobą, gdzie po prostu za wszelkie zło, które się w domu wydarzało, wszelkie frustracje, jakie przynosił z pracy, wszystko wyładowywał na mnie. Bo byłem najstarszym dzieckiem w domu, co by się w życiu nie wydarzyło, to zawsze był Tomek winny temu wszystkiemu, gdzie pamiętam do tej pory, że wielokrotnie dostawałem cięgi od ojca i to różnymi przedmiotami w pewnych momentach i też do rękoczynów z jego strony dochodziło i też było też takie znęcanie się psychiczne nade mną, że było sprawdzanie lekcji, czepianie wszystkiego, że ty jesteś najgorszy, że ty nic w życiu nie potrafisz, ty nic w życiu nie osiągniesz. Jesteś tam po prostu takim gównem, które się po prostu urodziło i nie wiadomo po co na tym świecie jest. Ja nie wiedziałam, że kiedykolwiek dojdzie do tego, że to była taka osoba, której ja życzyłem śmierci. To była najbardziej znienawidzona osoba, którą w życiu miałem. I to mnie w pewien sposób też ukształtowało też na przyszłość, że ja zawsze się uważałem za kogoś gorszego, chodząc do podstawówki, to ja zawsze gdzieś tam byłem, z boku byłem, że byłem nielubiany, ale tak naprawdę byłem lubiany też przez innych. Ja nigdy nie potrafiłem docenić siebie, ja nigdy w życiu nie wierzyłem w siebie, że ja mogę cokolwiek w życiu osiągnąć i tak szłem przez to dzieciństwo, przez tą podstawówkę, bardzo ciężko mi też było w tej podstawówce, bo byłem nieakceptowany, bo byłem inny. Bo ja po prostu najzwyczajniej byłem wrażliwym chłopcem, ale były takie czasy, a nie inne, że nikt tego nie potrafił dostrzec, że ja mam problemy. Nikt się wtedy dziećmi tak naprawdę nie interesował, że ich rodzice biją, że są maltretowani, bo takie były czasy, a nie inne. W innych czasach się nie urodziłem, a tylko było się w takich. I to było cholernie po prostu ciężkie. Dla mnie, pamiętam od podstawówki, te 8 lat jak w podstawówce chodziło, było ogromną tragedią dla mnie, że ja jako dziecko przeżywałem niesamowite traumy i tortury takie wewnętrzne ze strony i kolegów, koleżanek, bo byłem szydzony, bo byłem z biednej rodziny, bo byłem gorzej ubrany, bo wszystko miałem gorsze i ja tak po prostu się uważałem za takiego gorszego od innych. Mnie nigdy w życiu nikt nie nauczył jak żyć. Była jedna osoba, wujek taki Olek mojej świętej pamięci, który gdzieś tam w pewien sposób też mi zastępował tego ojca, gdzieś mnie tam kierował, za co też mu jestem bardzo wdzięczny, cholernie mu jestem wdzięczny, bo mogło być jeszcze dużo gorzej. Wielu rzeczy po prostu też mnie w życiu nauczył, tak jak facet. Jakieś tam mechaniki, jazdy na motorze, ja się niesamowicie z tego cieszyłem. Ja pamiętam do tej pory, jaką pierwszy raz mi dał w życiu się swoim motorkiem przejechać. Ja byłem wtedy takie, czułem takie prawdziwe szczęście i taką wolność, że jest ktoś na tym świecie, który potrafi mnie tak przytulić, może nie fizycznie, ale tak uczuciowo bardziej. To było dla mnie niesamowite. Tomeka, ile miałeś lat, jak Twoje życie zaczęło skręcać w tą złą stronę? Jak wyszedłem z podstawówki. Ja poszedłem do szkoły zawodowej w Brzegu Dolnym, wtedy trafiłem. I pamiętam, to była też taka historia, też dosyć dla mnie taka ciężka, bo to było takie wyrwanie jakby z takiego pewnego świata, który znałem i przerzucenie do innego świata, gdzieś świat bardziej takich dorosłych ludzi. Mhm. To było dla mnie traumatyczne też przeżycie. Ja nie potrafiłem sobie z tym w ogóle poradzić. Nie potrafiłem nikogo przede wszystkim, ja w życiu nie potrafiłem poprosić o pomoc, wygadać się komuś, że tak, mam problemy. Ja z tym byłem cały czas sam i to mnie to tak kształtowało, że w ten sposób mnie to kształtowało, że ja muszę sam liczyć na siebie do pewnego momentu. I przyszedł coś takiego, że była ta zawodówka, jakąś tam szkołę sobie zrobiłem i po tej szkole poszłem pierwszy raz w życiu, zacząłem fizycznie pracować. I tu się zaczyna taka moja historia i taka gehenna. Wrogiem byłem alkohol, bo ja sobie kiedyś powiedziałem, że ja nigdy nie chcę być tak jak mój ojciec. Nigdy nie chcę być. Ja nie chciałem pić, ja miałem wstręt do alkoholu, bo ja widziałem, jakie tragedie się w moim domu dzieją przez ten właśnie alkohol. Że to ten alkohol to wszystko powodował. I przyszedł taki dzień, jak żeśmy wracali z Wrocławia z pracy, że pierwszy raz w życiu spróbowałem, wtedy chyba miałem 19 lat, spróbowałem alkoholu. Dostałem takiego, do tej pory pamiętam, jak mi to nie smakowało, jakie to niedobre było. Ale to był taki początek dopiero tego całej całości. I potem trafiłem do wojska, gdzie w wojsku przeżyłem też niesamowitą historię przez pierwsze 3 miesiące, gdzie trafiłem na kompanię, gdzie nas było prawie 160 osób.
W środku był taki mały chłopiec, który był bardzo zastraszony tym wszystkim krzykami, tym wszystkim, że ludzie, pobudki, ta cała ta fala, to wszystko. Ja przez pierwsze 3 miesiące ja nie potrafiłem się odnaleźć. Ja chciałem, też mi chodziły pierwsze myśli takie samobójstwa, takie, bo nie dawałem sobie rady z tym wszystkim. Przypominało ci to trochę rodzinny dom? Tak. I to ja to teraz mogę o tym powiedzieć, że ja się kiedyś bardzo bałem krzyku, bo ja byłem zastraszony bardzo przez swojego ojca. Ja pamiętam do tej pory, jak to było. On zawsze wracał rowerem z pracy, godzina 15:30, jak się wychodziło na kamień, się stawało i ja patrzyłem dosłownie, jak on będzie wracał, czy on wróci trzeźwy, czy on wróci pijany. To było takie traumatyczne, godzina 15:30, jak on wracał. Mhm. To tak jakby oczekiwanie, skazanie czekał na kata i co się wydarzy. I każdy dzień był inny i nie wiadomo co było. Nigdy spokoju nie było w moim dzieciństwie, nigdy, zawsze było coś. Zawsze był krzyk, zawsze była jakaś przemoc fizyczna i psychiczna, ale ja to czuję, ta przemoc fizyczna nie zrobiła tyle krzywdy mi, co ta przemoc psychiczna. To, co jak mnie to zniszczyło i w jaki sposób mnie to uformowało później. Bo tak prawdę mówiąc, to co się działo do 18 roku życia, to mnie właśnie też i otoczenie i rodzice właśnie mnie uformowali na takiego, a nie innego człowieka. Strach. Ogromny strach przed tym, co będzie. Co się wydarzy w ogóle w moim życiu, co dzisiaj będzie, jaki dzisiejszy dzień będzie. Bo to rzutowało na wszystko, na moje związki, na moje przyjaźnie, na wszystko, na każdy aspekt mojego życia, ten strach, lęk, po prostu to rzutował. Ja nawet nigdy w życiu nie sądziłem, że jakie to jest potężne i ten lęk i strach, który tutaj siedział zawsze w sercu i w głowie. Jak zaczyna się twoja historia z narkotykami, Tomek? To był 2003 rok. Tutaj w Polsce wtedy byłem. Ja pamiętam zawsze, że ja zawsze próbowałem gdzieś się do kogoś dopasować, do jakiegoś towarzystwa, do jakichś ludzi. I pamiętam, jak dzisiaj to pracowałem na nockę i tam był taki kolega, co oni się zajmowali narkotykami, lubili to i pierwszy raz w życiu mi dali tak zwaną bombę spróbować, bo ja mówię, to jest pierwszy raz, ja nigdy w życiu tego nie brałem i zrobili mi takie zwiniątko i ja to połknąłem. I wtedy się wszystko zaczęło, że ja po zażyciu tej substancji, amfetaminy dokładnie, po 15-20 minutach poczułem, że złapałem za Pana noga, Pana Boga za nogi złapałem. Ja poczułem taką pewność siebie, że jak jestem wygadany, jak elokwentny, że jak jestem mądry, oczytany, że ja tak wszystko wspaniale robię. I to się tak zaczęła toczyć moja historia. To był początek końca, który cała historia trwała od 2003 roku do 2019 roku. Były imprezy, były dziewczyny, no wszystko było, bo tak to narkotyki mnie zagłuszyły, bo ja w końcu znalazłem substancję, która mi daje pewność siebie, taką pewność, że ja mogę być, bo ja w pewnym momencie bez tych narkotyków już nie potrafiłem funkcjonować, że ja siedziałem w domu, nie wychodziłem, gdzieś tam byłem samotny, a jeżeli ja zażyłem narkotyki, no to dla mnie nie było takiej rzeczy, żebym ja je zrobił. Nie było takiej możliwości, żebym ja do dziewczyny nie podszedł, nie poderwał, nie zagadał. No ja wszystko po tych narkotykach mogłem zrobić. Dosłownie czułem, ja jako Tomek zrobiłem z siebie takiego Boga. Ja uwierzyłem w siebie, że ja mogę wszystko. Ale później to miało swoje potworne konsekwencje. Dostałeś mocy, których zostałeś obdarty w domu, niekoby. Tak. To po prostu wypełniło te wszystkie lęki i ten strach, który miałem w sobie i to, że się bałem życia. Narkotyki to zastąpiły, one to po prostu zagłuszyły całe te emocje i cały ten ból wewnętrzny, że to znalazłem taki tłumik w końcu, żeby to po prostu wyciszyć w sobie i zacząć żyć. I w tamtym momencie myślałem, że to jest normalne życie, że tak po prostu żyją ludzie. Była taka impreza w Głogowie, żeśmy pojechali na nią, ja sobie wziąłem swoją działkę, tak. Powiem wam, że tak na taką imprezę brałem sobie grama amfetaminy, bo wiedziałem, że mi tyle starczy, bo tyle potrzebowałem na tyle i tyle godzin. Ale w międzyczasie, żeśmy się bawili, ktoś mi dosypał, albo prawdopodobnie ja nieświadomie wypiłem jakiegoś drinka z jakąś czegoś dosypką. I pamiętam, jak dzisiajśmy wracali z Głogowa i poczułem taki ogromny niepokój, że takie coś mnie rozładowuje od środka. Ja mówię, okej, może był akurat dobry towar, tym razem się dobrze trafił i dobrze trzyma i dobrze trzepie. Ale dobra, wróciłem do tego domu, spać nie mogę, czuję ten niepokój, to mówię, pójdę sobie pojeździć rowerem jeszcze. I tak cały dzień spędziłem sobie na rowerze i przyszedł wieczór, gdzie usiadłem w fotelu i nagle zacząłem czuć duszności, że ja nie mogę oddychać. Że coś się zaczyna ze mną dziać.
I pamiętam tą sytuację do tej pory, jak poleciałem wtedy do wujka, mówię, wujek, wieź mnie do szpitala, bo się zaraz skończy. I wsiedliśmy do auta i zaczęliśmy jechać do Brzegu Dolnego, gdzie mnie dosłownie całego mnie skręciło, że dosłownie, ja byłem, jak kulka się taki zrobiłem, że dosłownie, ja nie mogłem nic. Ja pamiętam wtedy, mówię, jak jeżeli coś istnieje na tym świecie, coś takiego jest, to ratuj mnie, bo ja nie chcę jeszcze umierać, ja za młody na to jestem. I pamiętam, dojechaliśmy na izbę przyjęć w Brzegu Dolnym i tam mnie wysadzili z tego auta, doprowadzili mnie do tego, wrzucili mnie na te nosze i jak mnie lekarz zobaczył, to się przeradził. Ja byłem biały jak ściana. I pamiętam, wtedy się dużo też osób zleciało, bo taki młody człowiek, a takie rzeczy się dzieją. Pobrali mi krew i za parę minut przyszła pani pielęgniarka z wynikami i mówię, chłopie, coś ty zrobił, ty już nie masz krwi, ty nie masz w sobie nic, ty jesteś cały wypukany, ty umrzesz za chwilę. I wtedy mnie zaczęli w pewien sposób ratować, że podłączali jakieś urządzenia pode mnie, jakieś kroplówki. I wiecie co? I to było coś takiego, że zamknęli mnie na kilka dni w szpitalu. Ja po trzech dniach się wypisałem z tego szpitala, bo stwierdziłem, że jest okej, ja dam sobie rady. Dali mi jakieś tam tabletki uspokajające to wszystko. Ale to długo nie trwało, bo poczułem, znów się poczułem w jakiś sposób silny, odbudował się ten organizm i dalej poleciałem. To trwało następne kilkanaście miesięcy. To było amfetamina, marihuana, haszysz, LSD, no wszystko co było do spróbowania i powiem wam, że też miałem takiego kolegę, co miał dostęp do eksperymentalnych narkotyków. To było dopiero niebezpieczne, ale ja się cieszyłem z tego, bo to było za darmożkę i nigdy nie wiadomo, co się można było po tym spodziewać, bo się różne rzeczy działy po tym. I różne rzeczy też widziałem po tych narkotykach. Ale wtedy byłem bardzo młodym człowiekiem. I to też miało też ogromny wpływ na mnie, bo później poniosłem bardzo ogromne konsekwencje zdrowotne tego. Dalej było coś takiego, że przyszedł taki dzień, że ja powiedziałem, że już mam dość tych narkotyków, bo już nie miałem siły dosłownie. Ja już byłem wycieńczony bardzo fizycznie. Ja na tamten czas, gdzie ja mam 1,90 m prawie wzrostu, ja ważyłem 72 kilo. Tak mnie to wszystko wykończyło i pamiętam, żeśmy też wrócili po imprezie, pojechaliśmy tutaj na taki staw w lesie i ja mówię, wiecie co, chłopaki, mieliśmy się taką w trójkę, żeśmy się trzymali. Wiecie co, chłopaki, ja chciałbym mieć w życiu żonę, rodzinę i zacząć spokojnie żyć. I za pewien czas się takie coś wydarzyło. Poznałem taką dziewczynę, która mieszkała w Londynie, a myśmy się poznali tu w Brzegu Dolnym. I tak, żeśmy zaczęli do siebie dzwonić, to wszystko. To tak wyglądało, zaprzyjaźniliśmy się i przyszedł taki moment, że ona się mnie zapytała, czy ja bym chciał przyjechać do Londynu. I wyjechałem do Londynu, zostawiłem te narkotyki, zostawiłem Polskę, zostawiłem całą swoją przeszłość. Tylko, że ja wtedy nie wiedziałem o tym coś takiego, że ja zabieram swoją głowę i swoje problemy do Londynu, bo ja myślałem, że ten świat się zmieni, że to będzie tam zupełnie inaczej, ale ja wszystko zabrałem, bo to wszystko jest tutaj w głowie. Zacząłem po prostu od takiego drobnego nagradzania się, picia w weekendy, w środy, a to impreza, albo to mi się należy, albo to się zdenerwowałem. I tak to się wszystko zaczęło. I były takie momenty, że na sam początku to w ten sposób wyglądała, że ona mówiła mi, Tomek, ty chyba za dużo pijesz, a ja wypierałem to, ja cały czas to twardo wypierałem. Ja mówię, przestań, mówię, co ty ode mnie chcesz? Ja mówię, przecież ja piję normalnie, mówię, zawsze zwracam uwagę, zobacz, ile ten pije. To oni wszyscy wokół mają problem, nie ja. Ja piję, bo przede wszystkim, bo ja lubię pić, bo ja się czuję dobrze po tym alkoholu. I ja mówię, ile razy tak było, że przychodzę, mówię, wiesz co, ja mam dzisiaj ciężki dzień, ja sobie muszę walnąć browara. I to było takie niewinne, że to raz było w niedzielę, potem to się tak zaczęło, potem w środę. A potem powiem ci, że przyszło coś takiego niespodziewanego, że ja miałem takie chwile przebłysku, Tomek, ty pijesz 7 dni w tygodniu już. Ty pijesz regularnie, co nie? Ale ja mówię, to jest niemożliwe. Ja mówię, że ja to kontroluję i nie ma niczym problemu. I to w tamtym momencie to zaczęło, ten nasz związek zaczął się psuć, bo i pożycie się zepsuło. Dosłownie wszystko się zaczęło psuć. Ja nie miałem ochoty z tą osobą kontaktu, bo ona z miesiąca na miesiąc coraz bardziej mnie zaczęła po prostu pokazywać to palcem. A ja to cały czas gdzieś próbowałem wypierać. Cały czas z nią walczyłem, było wiele kłótni. Ja się zrobiłem nieznośny, bardzo drażliwy. Ja wiedziałem, że ja zrobię źle, ale ja potrafiłem usiąść, po prostu pójść za dom, bo ja miałem takie swoje ulubione miejsca, gdzie ja lubiłem pić i rozmyślać nad tym swoim życiem. I wielokrotnie były takie problemy, że docierało gdzieś to na moment do mnie, ale ten mój umysł był tak podstępny, że on to wszystko przeparł, przyrobił i ja poszedłem do niej i potrafiłem na nią nakrzyczeć, co ty ode mnie chcesz? Przecież ja mówię, nic złego nie robię, przecież ja mówię, przynoszę pieniądze do domu, jestem w domu, nie szlajam się, nie chodzę po barach. Ja mówię, ja piję tylko w domu, nigdzie więcej. Ale przyszedł taki moment, że ja po prostu też po tym piciu zacząłem tracić świadomość, że mnie to zaczęło odcinać już, że ja z wielu imprez wracałem i nie wiedziałem, jak ja wróciłem. I wtedy już mogę powiedzieć, że już wtedy byłem takim czynnym alkoholikiem. Tylko, że ja nadal o tym nie wiedziałem. Nadal żyłem w tej błogiej świadomości, że ja wszystko kontroluję, a tak naprawdę ja już niczego nie kontrolowałem.
nie byłem tego świadomy, co ja robię. I tak, ja uważam, że było coś takiego, że jedną z najbardziej, których osób skrzywdziłem w swoim życiu, to jest moja była żona. Ona najwięcej wycierpiała w tym wszystkim. Bardzo dużo krzywd przeszła przeze mnie. Przez to, kim byłem kiedyś. Ja już miałem dość wszystkiego. Ja powiem wam, że ja wtedy, jak próbowałem targnąć się też na swoje życie, ja poczułem, że ja mam duszę. Ta dusza zaczęła do mnie krzyczeć, Tomek, zrób coś. Ale ja to cały czas nic nie potrafiłem z tym zrobić. Ja byłem bezradny kompletnie wobec życia. Ja pamiętam to, jak dzisiaj byłem tutaj, w tym domu siedziałem. Że przyszedł taki wieczór, że ja powiedziałem, że ja mam wszystkiego dość. Ja już po prostu nie chcę żyć. Nie chcę żyć. Odechciało mi się dosłownie wszystkiego. Pamiętam to, jak dzisiaj było, że miałem dosłownie wszystko przygotowane. Miałem te narzędzie przygotowane do zrobienia tego. Siedziałem taki zapłakany facet, miał 90 wzrostu, prawie 100 kg wagi. A był całkowicie, byłem zdruzgotany, rozjechany dosłownie. Jakby mnie czołg rozjechał i to koniec. Mówię, wziąłem to. Pamiętam, jak dzisiaj przeciągłem pierwszy raz tak po ręce. Chciałem to przeciągnąć, ale to dosłownie musnęło tylko moją rękę. I to było coś takiego, jakbym z tyłu głowy usłyszał czyjś głos. Tomek, nie rób tego. I to było, historia była takie coś, że to do mnie powiedziało coś takiego, Tomek, ty sobie ulżysz, ty zejdziesz z tego świata, ale ty stworzysz tyle cierpienia innym ludziom, że sobie nawet nie wyobrażasz. I było coś takiego, to była dalsza część historii, że takie coś, jakby coś do mnie przemawiało w mojej głowie, Tomek, ty masz mamę, masz ojca, masz braci, masz jakichś tam znajomych, oni będą wszyscy przez ciebie będą cierpieli, oni będą się opłakiwali, będą mieli poczucie winy, że widzieli, a nic kompletnie nie zrobili. No. I to mnie uratowało przed tym wszystkim. Ja byłem bardzo zdruzgotany, odłożyłem to i płakałem, ja po prostu płakałem, płakałem i płakałem, ja nie potrafiłem przestać płakać. A co z narkotykami? Czy one jeszcze wróciły do twojego życia? Tak, wróciły. I jeden wrócił z najlepszych narkotyków i z najgorszych, kokaina. Gdzie mogę powiedzieć, że byłem w jakiś tam sposób dobrze zarabiałem i chodziłem na imprezę i po raz kolejny wpadłem w towarzystwo, gdzie ta kokainy było naprawdę dostęp i to nie jest ile tylko popie chciałeś. Kokaina nie jest chyba tanim narkotykiem. To nie. Ale w Londynie, jeżeli pracujesz, to stać się na to. Stać się na to, żeby po prostu, żeby sobie pójść i to kupić. Wtedy chyba na polskie 250 zł 300 za 1 gram. Takiego dobrego towaru. Był gruby malarz w londyńskim klubie, że naprawdę dużo rzeczy się działo, że to bardzo dużo. I pamiętam, że wyszłem o godzinie 20 z domu w sobotę, a wróciłem na następny dzień około 13. Ja nie wiedziałem, jak ja się w łóżku znalazłem. A wiecie, co mi o tym przypomniało? Mapa Google. Jak ja zobaczyłem, weszłem na historię, bo tam miałem ten GPS-a ustawionego, jak ja zobaczyłem, gdzie ja byłem. Ja nie wiem, jak to się stało. Gdzie ja żyłem w londyńskim mieście, gdzie to jest naprawdę niebezpieczne miasto i byłem w takich dzielnicach, gdzie już powinienem dawno nie żyć. Ale coś mnie cały czas gdzieś chroniło. I wrócę właśnie do tej kokainy, że pamiętam, jak dzisiaj w Londynie się obudziłem w tym łóżku taki zmordowany, skacowany. Ja nie wiedziałem w ogóle, że ja żyję. Ja otwieram oczy i w pewnym takim momencie taki przebłysk świadomości mi się pojawił. Tomek, narkotyki wróciły. Ja widziałem, czym te narkotyki pachną i ja widziałem, jak działa kokaina, bo ja widziałem po tym ludzi, jak to uzależnia, że to jeden, drugi, trzeci strzał wystarczy i już się wspomnie. I tak było. I to się wtedy, to był kolejny taki gwóźdź do mojej trumny. Tomek, co ty robisz? Ale to był przebłysk świadomości tylko na chwilę. Na chwilę, bo za tydzień pojechałem na imprezę i znów było, że ja już nie chciałem alkoholu, ja chciałem narkotyków. Bo ja się czułem jeszcze lepiej po tym, bo ja wiedziałem po tym, że ja rano wstanę i mi praktycznie nic nie będzie i będzie fajnie. Bo to jest tak działa kokaina. Nie ma tego kaca, nie ma tego bólu fizycznego. Rozstałeś się z żoną. Tak, to był 2018 rok, 12 albo 13 października, jak wróciłem tutaj z Polski i powiedziałem sobie, że ja już mam tego dość, ja już jej męczył nie będę. Że będę taki będę wspaniałym mężem i taki będę miłosierny, że się od niej wyprowadzę. I to był początek mojego końca. Otworzyłem sobie kolejną bramkę do jeszcze większego picia, do jeszcze większych imprez, bo jak ja się od niej wtedy wyprowadziłem, rozstaliśmy się już tak na dobre, ja otworzyłem sobie po prostu, moje wrota się otworzyły do mojej przepaści. Ja nie wiedziałem o tym. Wtedy się wyprowadziłem, ja zacząłem chlać, zacząłem chodzić na imprezy co tydzień, a nawet i w tygodniu. Ja piłem 7 dni w tygodniu. Powiem wam, że
Mój ciąg alkoholowy trwał około 2 lat. Praktycznie 2 lata piłem w dzień w dzień. Ja nie potrafiłem przestać. Ja chciałem przestać pić, a nie potrafiłem. Uwierzcie mi, że to było tak, że ja wymiotowałem, robiłem, przyszedłem do ubikacji, ze mnie z tej i z tej strony leciało. I to mijało 15 minut, a ja dosłownie to mnie, czułem, że alkohol mnie zabija, a ja go dałem, lałem w siebie. Ja chciałem dosłownie odciągnąć tą butelkę od siebie, a ona dalej we mnie wchodziła. Ja się budziłem rano i ja w siebie znów wlewałem, i nie potrafiłem w żaden sposób tego zatrzymać. Udało ci się w tamtym momencie utrzymać stanowisko w pracy? Tak, bo ja byłem alkoholikiem wysokofunkcyjnym, ja to dobrze maskowałem, nikt nie wiedział o tym, tylko ja o tym wiedziałem. A wiecie, co jest jeszcze najgorsze w tym wszystkim? Że ja miałem szafę pełną masek. Ja byłem strasznym manipulantem i oszustem. Ja mi to wychodziło najlepiej Tomkowi. Ja wychodząc z domu, zamykając drzwi w Londynie, ja zakładałem kolejną maskę, ja sobie wybierałem maski, kim ja będę dzisiaj. To było coś takiego, że ja kończyłem pracę, 8 godzin ja w pracy nigdy nie piłem, bo się tego trzymałem, bo ja pracowałem na dachach, na wysokościach. Ale to też byłem cały, ja chodziłem dzień w dzień na kacu i bardzo zmordowany. Ja to tak sprytnie ukrywałem, że tego nikt nie widział, że ja mam problem. Ale ja o godzinie 17 kończyłem pracę i biegłem dosłownie jak piesek do miski po całym dniu, żeby kupić pierwsze piwo i usłyszeć ten dźwięk ps. Najbardziej Tomek żałuje? Może to was zaskoczy, niczego. A wiecie dlaczego niczego? Bo tego co zrobiłem, ja już nie mam na to wpływu, ja już tego nie mogę zmienić. Ja mogę zmieniać dzień dzisiejszy, dzisiejszy dzień. Bo to nie o to chodzi, bo ja miałem ogromne poczucie winy gdzieś tam na początku tej mojej nowej drogi, że ja tyle osób skrzywdziłem, że ja tyle złego zrobiłem, że tyle osób obraziłem, wiele słów wyleciało z moich ust, których nie powinienem nigdy w życiu wypowiedzieć. Ale pojawiły się kolejne osoby w moim życiu. Tomek, to już jest twoja przeszłość. Jeżeli się z nią nie pogodzisz, ona cię w końcu zamęczy. Ja już po prostu nie mam wpływu na to, co się wydarzyło. Nie mam. Ja wiem, że ja teraz nie żyję już przeszłością. Ja żyję dniem dzisiejszym. To jest dla mnie ważne. Co jest to dzisiaj, że dzisiaj widzimy się po raz pierwszy z tobą, Michale, i że jesteś fajnym gościem, i że to takie miłe to jest, i że czuję, że tobie ufam, gdzie ja kiedyś nie potrafiłem nikomu zaufać, a my się znamy dosłownie od godziny czy dwóch i my rozmawiamy i ci opowiadam taką historię. No, to jest dla mnie niesamowite, że potrafię też to powiedzieć, że nie chcę tego trzymać też w sobie. Powiem ci, że dla mnie to też jest niesamowite. Nie tylko jeśli chodzi o ciebie, ale w ogóle wszystkich moich rozmówców, że razem doświadczamy czegoś takiego wyjątkowego. To są tak osobiste wspomnienia, tak osobiste historie, a mamy coś takiego, że tak razem siadamy jak dobrzy przyjaciele i rozmawiamy o tak trudnych sprawach. Bo teraz wiem, co to jest wrażliwość i empatia. I chęć podzielenia się też z innymi osobami. Bo ja też w pewien sposób też odkryłem na tej nowej drodze swoje powołanie. Że to, co dostałem od tej siły, co mnie otacza, że to, co dostałem, to nowe życie, to żebym też się dzielił tym innym, żebym się nie trzymał tylko dla siebie, bo takich osób jak ja, to jest setki tysięcy w Polsce. Może to nie pomoże, może i też zostanę skrytykowany, obrażony, ale ja się tym nie przejmuję. Ale jeżeli to kolego właśnie albo koleżanko pomoże ci ta moja wypowiedź, to ja już jestem szczęśliwym człowiekiem, że chociaż innej osobie mogę pomóc. Żebyście też wiedzieli, że z tym wszystkim nie jesteście sami, że są tacy ludzie jak ja, którzy są gotowi 24 na dobę, żeby zadzwonić do mnie, pogadać, bo można. Jak ktoś będzie się chciał ze mną skontaktować, to ja służę pomocą, bo to jest bardzo ważne dla mnie. Tomek, kiedy w twoim życiu nastąpiła ta przemiana wewnętrzna? Tak, teraz siedzimy 2 lata temu, o tej porze. Miałem kolejne takie swoje dno, gdzie już z tego bagna wystawała tylko ta ręka i krzyczała pomocy. Ja uważam, że każdy z nas ma swoje też indywidualne dno. Ja swojego dna już dotknąłem. Ja powiem ci, Michał, wszystko da się w człowieku zmienić, tylko trzeba uwierzyć w siebie, że się da. Ja myślałem, że do końca życia będę takim gnojem, ale co się okazało, tylko trzeba po prostu w to uwierzyć, że jest siła większa od nas, ta sprawcza, która to wszystko gdzieś tam stworzyła i że z nią dam radę. A miałeś okazję porozmawiać z żoną? Tak. Uważam, że na ten moment nasze relacje są dobre. Mam nadzieję, że
rozumie mnie w pewien sposób, jakim ja kiedyś byłem i że jestem innym człowiekiem teraz. Jak wygląda twoje życie dzisiaj? No tak jak widzicie, mam uśmiech na twarzy. Jestem szczęśliwym facetem, naprawdę jestem szczęśliwym facetem i powiem wam szczerze, może to wielu zaskoczy, ale ja jestem wdzięcznym alkoholikiem, narkomanem. A wiecie dlaczego? Dlatego, że jak ja bym się nigdy w życiu nie uzależnił od narkotyków i od alkoholu, ja bym żył starymi schematami, ja żyłbym tak jak moi rodzice. Ja bym nigdy nie poznał tej nowej wolności, nowego życia, nigdy. Ja bym po prostu te stare schematy, które się nauczyłem w domu, ja bym przekazał do następnego pokolenia, że tak wygląda miłość, tak wygląda ojcostwo. A ja 2 lata temu, tak jak mi powiedziała jedna osoba, ja się urodziłem na nowo, ja zostałem dla siebie ojcem i matką. Ja od 2 lat się wychowuję na nowo, ja się nauczyłem nowego życia, nowych wartości, ja w końcu wiem, co to jest miłość. Ja w końcu poznałem swoje uczucia i emocje, ja teraz wiem, że są uczucia i trudne te są emocje. Ale to nie jest kolejny powód, żeby sięgać po narkotyki. Tomek, to prawda, że alkoholikiem, narkomanem jest się do końca życia? Tak. Ja mam tą świadomość, powiem wam, że nieraz to do mnie dociera, że ja już nigdy w życiu się nie nauczę pić. Nigdy w życiu nie nauczę się kontrolowanie pić. Nie da się tak. Powiem wam, że wielu moich kolegów, też alkoholików, myślało, że po jakimś tam czasie, że nie picia, że będą potrafili pić. I spróbowali. Nie ma już ich. Alkohol ich zabił. I poczucie winy, że zawalili. Ja wiem, że ja żyję w tak dniem dzisiejszym. Ja wiem tylko dzisiaj, że dzisiaj się nie napiję. A co będzie jutro? Nie mam pojęcia. Masz słabsze dni? Tak, wiele. Ten tydzień był ciężkim tygodniem. Bo przychodzą takie zmiany wewnętrzne ogromne. Ale ja wiem, że te cierpienie i ten ból, który w moim życiu się pojawia, on jest po coś. Ja go kiedyś nie rozumiałem. Ale ten ból i cierpienie pozwala przede wszystkim poznać, ja poznaję samego siebie, bo ja każdego dnia jestem innym człowiekiem i czego innego doświadczam, nowych sytuacji. Ja wam powiem, że w pewnych momentach to jestem jak małe dziecko. Co z tego, że ja mam prawie 40 lat, ale ja chodzę, dotykam, całuję, ja po prostu kocham ten świat, kocham to otoczenie, ja się w końcu tym cieszę. Tym, że dzisiaj mam Michała przed sobą, że za nim są czerwone żaluzje, to jest takie wspaniałe, że dzisiaj rano wyszłem na zewnątrz, ja patrzę, mówię, no mamy wiosnę, co nie, trawa zamarznięta, wszystko, ale przede wszystkim cztery potężne myszołowy latają, gdzie się łączą w pary, to jest niesamowite. To mi daje takiego kopa, że nieważne, że wczoraj był ciężki dzień, to było wczoraj, ważne, co jest dzisiaj. Ale ten ból i cierpienie, to mi daje to, że to mnie tak przygotowuje do dalszego życia, że jeżeli znów się podobna sytuacja pojawi, ona będzie dużo, dużo lżejsza do przejścia już. To jest właśnie w tym piękne, że nauczyć się tego, że życie nie składa się tylko z samych dobrych chwil. Są też ciężkie. I nie uciekać i nie zamiatać tego pod dywan. Bo to w końcu i braknie tego dywanu, że zacznie to się wysypywać spod tego. Dla mnie teraz jest najważniejsze to, czego też się nauczyłem, rozmowy z innymi ludźmi. Nie krzyczenia, przyjmowania tego, że każdy ma mieć prawo do swojego zdania. Że ja też nie jestem najważniejszy, moje ja. Bo każdy z nas jest indywidualną jednostką. To, że ktoś jest osobą nadwrażliwą, wrażliwą, ktoś nie ma tego w ogóle, tych uczuć. No tak, tak jest. Ja go nie będę zmieniał. Ja wam powiem, że jedyne, co ja na tym świecie mogę zmienić, to tylko siebie i nikogo więcej. Ja świata i ludzi już nie chcę zmieniać. A robiłem tak. Robiłem tak wielokrotnie. Nie chcę tego robić. Jeżeli mama ani tato nie przekazuje miłości drugiej osobie, nie ma tej miłości w domu, a jest tylko kasa i pędza tą kasą, to nic dobrego z tego nie będzie. Dlatego ja wolę być biedny i ubogi, ale mieć osobę, koło siebie osobę, która mnie kocha, którą wiem, że zawsze mogę na nią liczyć. I jest taka osoba teraz w moim życiu. Jestem bardzo zadowolony z tego, ale wiem, że jakbym nie dokonał tego, co dokonałem przez ostatnie 2 lata, nie byłoby tej osoby koło mnie. Bo ja byłem złym kiedyś człowiekiem, byłem bardzo złym człowiekiem. Ja byłem potwornym egoistą i egocentrykiem, ja się skupiałem tylko i wyłącznie na sobie. A teraz tą miłość, którą mam w sobie do innych ludzi, ja ją rozdaję. A wiecie w jaki sposób? To swoim uśmiechem i swoją postawą taki, jaki jestem. Mimo tego, że mam ciężkie dni, ja się uśmiecham do ludzi. Bo warto dawać takie małe te rzeczy, taki uśmiech. Ja widzę sam po sobie w pracy, gdzie teraz pracuję, że mają ludzie też. Ale ten uśmiech i ta empatia bardzo dużo ludziom daje. Żeby nie myśleć o sobie, tylko bo
osoby, każdy z nas, nawet i ty, Michał, ma swoją historię. I też masz takie rzeczy, o których się nikt w życiu nie dowie. Każdy z nas je ma. I każdy z nas tą historię ma inaczej zapisaną. Dokładnie. I ja ci powiem tylko o sobie, że właśnie jeżeli chodzi o tą historię i dlatego, jeżeli ktoś coś robi albo czyni w taki, a nie inny sposób, to ja się zawsze tak zastanawiam, kim on tak naprawdę jest i co tak w życiu przeszedł. Bo wiele osób, wiele traum przeszło w życiu, tylko że oni o tym nie mówią. A te traumy, które przeszły się w dzieciństwie, one później mają ogromny wpływ na moją przyszłość i na moją dorosłość i na moje związki, bo związki te są bardzo ważne, bo przyciągamy takich ludzi, jacy sami jesteśmy. My działamy na siebie jak magnesy, takie podobne historie. Wiesz co, bardzo się z tym zgadzam i w ogóle powiem ci, że nawet w moim filmiku, tym takim, nie wiem, można powiedzieć, trailerze reklamowym filmiku, powiedziałem coś takiego, że uważam, że o każdym można nakręcić film. Tak. I to jest prawda, bo może ja kręcę historie trudne gdzieś tam, takie dotykające duszy, ale jestem przekonany, że gdybym pojechał z kamerą do swojego sąsiada i gdyby on chciał ze mną szczerze porozmawiać, dowiedzielibyśmy się od niego tego samego, czego my doświadczamy. Tak. A wszyscy jesteśmy ludźmi. Tak. Jesteśmy pięknymi istotami, naprawdę pięknymi istotami jesteśmy. Tylko ja uważam, że pewne rzeczy trzeba w życiu doświadczyć, żeby odkryć samego siebie. Bo jeżeli ja bym tego w życiu nie doświadczył, czego doświadczyłem, ja bym nigdy nie poznał siebie. Ja miałem jakieś takie, też taki, wiesz, początek gdzieś drogi, to tego, tak, i taka osoba mi zadała takie pytanie. Tomek, kim ty jesteś? Gdzie ja znałem odpowiedzi na każde pytanie. Jakbyś się mnie zapytał, jak jest prom kosmiczny zbudowany, ja bym ci na to odpowiedział. Tak bym drążył, żebym ci odpowiedział. I jak usłyszałem tamto pytanie, mnie zamurowało. Ja nie potrafiłem odpowiedzieć. Kim ty jesteś? Takie niby trzy słowa. Co? Kim ty jesteś? Ja powiedziałem tak. Jak się kiedyś dowiem, to odpowiem. Wiecie, ile mi to zajęło? Bardzo długo. Czy to jest tak, że Tomek uważa, że nic nie dzieje się na tym świecie bez przyczyny i wszystko, co wydarzyło się do tej pory, miało sens? Tak. Teraz to widzę, że to wszystko miało sens. Nie bójcie się poprosić drugiego człowieka o pomoc. Mówcie o swoich problemach. Żebyście też wiedzieli, bo ja miałem taki moment w swoim życiu, że ja myślałem, że jestem sam i że nikt nie ma takich problemów w życiu, jak ja mam. A się okazuje, że takich ludzi jak ja są dziesiątki tysięcy. Można pójść i poprosić i powiedzieć, zacząć przede wszystkim głośno mówić o tym, co siedzi w środku we mnie. Że się czuję źle, że w środku mam taki wewnętrzny ból, że jestem poraniony, porozrywany cały. Nie bójcie się o tym mówić. Bo może to być ten właśnie moment, teraz ta osoba, która wam właśnie pomoże, wyciągnie do was tą pomocną dłoń. Nieważne, ile razy w życiu upadniesz na te kolana, ważne, żeby wstawać i iść dalej, bo życie jest naprawdę bardzo piękne. Jest naprawdę bardzo piękne. Ja nigdy w życiu nie sądziłem, że ja jako Tomek tak będę żył sobie, jak teraz żyję. Nie jest zawsze różowo, ale to nie jest powód do tego, żeby pić. To jest najważniejsze. Bo alkohol nie rozwiąże żadnej sprawy, dosłownie żadnej. Ja wiem, jak u mnie było. Ja myślałem, że zapiję swoje wszystkie frustracje, problemy, nerwy, stresy, lęki alkoholem, ale to tylko trwało kilka godzin. Ja się rano budziłem i dalej to samo było. Ta sama rzeczywistość. A czasami jeszcze gorsza, bo narobiłem na nieświadomce, albo jak mi film odciął, narobiłem głupot. I co wtedy? Ile razy pamiętam historię, że się bałem telefonu podnieść, bo nie wiadomo, kto do mnie co napisał i co ja zrobiłem. Bałem się z ludźmi spotkać, bo mi odciął, ja się zastanawiałem, wkręcali mi filmy, że zrobiłeś to i to i to. I to były kolejne rzeczy, gdzie mnie gdzieś tam to wycofywało z tego wszystkiego. Ciężkie to wszystko było. Ale wiem, że damy rady, bo nie jesteśmy sami, bo są też tacy ludzie jak Michał, są, że po prostu też o tym kręcą i też to udostępniają, że dla każdego z nas jest gdzieś tam światełko nadziei do tego wszystkiego, żeby wyjść z tego po prostu, z tego swojego zamkniętego świata, z tego pokoju, w którym żyjemy. Cieszę się, że jesteś kolejną osobą, która dzieli się tą historią z ludźmi, bo naprawdę wielu, wielu ludzi potrzebuje takich słów, takiego wsparcia, takiego kopniaka może. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile ja wiadomości mailowych dostaję, ile poza samymi komentarzami. To jest dla mnie wręcz niebywałe i wspaniałe, bo ma się poczucie właśnie robienia czegoś ważnego. Cieszę się, że robisz to dzisiaj razem ze mną. Ja chciałem wam tylko powiedzieć, że
Jeżeli ktoś będzie miał ochotę ze mną pogadać, się dowiedzieć może jeszcze więcej na ten temat, jak mi to się udało, to skontaktujcie się po prostu z Michałem, a gdzieś tam na miarę na mnie przekaże, bo ja jestem gotowy na to, żeby ludziom pomagać, bo to jest takie moje powołanie, że to, co ja dostałem za darmo, ja chcę się tym z wami dzielić. To jest dla mnie bardzo ważne, że dla każdego z was jest nadzieja. Powtórzę to po raz kolejny, takich ludzi jak ja jest wiele koło nas, którzy nas co dzień mijają na drodze. Ja wielokrotnie, bo dostałem taki dar, że ja z oczu bardzo dużo u człowieka widać, bo oczy to jest takie zwierciadło duszy, że jak spotykam zupełnie nową osobę i tak spojrzymy, wymienimy się spojrzeniami i ja widzę, co tam się w środku dzieje. To, że ktoś jest uśmiechnięty, ale oczy pokazują dosłownie wszystko. W twoich oczach dzisiaj widzę niesamowitą radość, bo te oczy się cieszą dosłownie. Cieszą się z tego przede wszystkim, co ty robisz, bo ty widzisz, co ty robisz i wiesz, że dobrze robisz. Naprawdę widać, że ten uśmiech jest szczery i że dużo takiego, czy też to przyjemności i radości sprawia tego, co robisz. To jest niesamowite. Wiesz co, moje oczy chyba cieszą się dlatego, że po prostu tutaj jestem u ciebie i opowiedziałeś mi swoją historię, za co bardzo ci dziękuję. Ja tobie też dziękuję, że mnie wysłuchałeś.